Чушка, моя бэйби турбо пушка. Hejo, macham do was na dzień dobry. Chciałem wam pokazać, że po aktualizacji serwerka coś się stało się. No jak sami widzimy, wchodząc na metka, logując się na postać, patrzę tu, ranga się podniosła z przyjaznego na rycerski. Już tak mówię sobie, a co to ma być? Jakiś prezent od admina, czy jak? Też pomyślałem, że może coś się zbugowało. No dobra, mało tego, patrzę, a mój lew wyparował. Zamiast lwa widzę kunia. Mówię, co jest grane? Lew zamienił się na konia. Nie może być. Mojego świątecznego lwa ukradli. A to skurczybyki. Tak jak na nim siedziałem cały czas, tak podwędzili mi i podrzucili konia. Może tak to miało się skończyć, że muszę konia dosiadać, a walić to. Ważne, że moja dupa ma na czym siedzieć. Co jeszcze zauważyłem po aktualizacji? No statystyki, że można było dodawać. Pierwsza myśl, mówię, co jest? Po tej aktualizacji coś się pobugowało, że dodało mi punkty, nie wbijając levela. Ale dopiero potem się zorientowałem, że to wyzerowało mi staty i od nowa trzeba było klepać, żeby moja moc wojownika wzrosła. Shirley, kochanie! Mua. No i co? Co robimy, to robimy. I tego nie zrobimy. Nie no, ale fajnie, że ranga tak podskoczyła. A, no i słuchajcie, na końcu filmiku jest to podzielone i zrobione specjalnie dla tych, którzy wolno myślą, wolno myślących, i dla tych, którzy szybciej myślą. To sami się przekonacie, o czym mowa. Poprzednim razem nie wiem, czy wam się podobała historyjka moja. Ta dziewojka. Ale dobra, już tam nie będę wspominał. Co też chciałem mówić do was. Fajnie, że wierzycie we mnie co do tego powrotu dawnego bodziaka i to, że ta bestia wyjdzie ze mnie i się rozbudzi. Pamiętam, tak jak wspomniał Destroyer, bo akurat piwkowałem sobie, a on mówi, wypij trzy, to wstąpi we mnie ten szatan. I mówi, że byłem niezastąpionym wojownikiem, niczym DJ Integro na imprezie. Pozdrawiam cię. Co do tego turnieju, bo tak kini się pytali, powiem tak, mam wywalone, wolę na czym innym się skupić, a nie na jakimś turnieju, nic nie znaczącym. Sam sobie stworzę swój własny turniej na swój własny sposób i nie pierdzielcie mi, że się boję czy coś, że w nim nie wystąpię. No i też ktoś był taki, co mówi, że mam was gdzieś. Tylko dlatego, bo co? Nie robię PPP? Albo że takich filmików nie wstawiam? Nie wiem. Coś tam też mówi, że się zmieniłem. Nie wydaje mi się. Albo ostatnio też ktoś na forum się kłócił. Kto jest moim większym fanem? Ale jaja. Wykłóca się o coś takiego. Myślałem, że jebnę. No a z tym turniejem to ja nie muszę niczego udowadniać. Ja nie skupiam się na turnieju, bo szczerze mam wyrąbane. Ja mogę się skupiać na przygotowaniach do tego, żeby na przykład zrobić EQ i dobrze się do pojedynków przygotować i żeby ta bestia mogła wyjść ze mnie i się przebudzić. Na tym wolę popracować, żeby wróciła moja moc w pełni. A to, że nie robię na razie PvP, o niczym nie świadczy. Że mam was w dupie. Ja nie biłem się dla was, tylko dla siebie. Zapamiętajcie to sobie.
i uszanujcie to, że nie jestem jeszcze na to gotowy, żeby ten bodziak mógł wrócić. Najpierw musi być zapał i ogarnięte EQ. Spokojnie, dojdzie do tego, tylko potrzebuje czasu. Coś ktoś tam też gadał, że ktoś próbował mnie naśladować, ale mu to nie wychodziło. Problem w tym, że nikt się nie nauczy przez same patrzenie na moje PvP, bo to potrzeba skilla, po pierwsze, i zapału. I też zależy od tego, czy jesteś ostrym zawodnikiem. Nikt nie jest w stanie mnie naśladować, żeby oddał taką samą walkę, co ja. Do walki trzeba mieć serce i motywację, żeby dążyć do tego, żeby z każdym przeciwnikiem stawać się coraz silniejszym. No i przede wszystkim musisz być pewnym siebie. Trzeba mieć duszę wojownika i być zawziętym, żeby wygrywać i mocno tego chcieć. Zrobimy EQ, to będzie pierd. Do mnie równać się nie możesz. Zapraszasz mnie na PvP, z góry powiem, że nie masz szans. Nie wiesz, na co się porywasz. Ale dobra, spoko, jak tam sobie chcesz. Ale powiem tylko tyle. To za mało na mnie. Uwierz, nie ta liga. Jak uaktywnię swoją moc, to nie ma mocy ich na mnie. Ale chętnie cię dopadnę. Już obiecałem sobie, że jak będę miał czas i ogarnę to wszystko, co mam do zrobienia, i wtedy zajmę się i udoskonalę swoją postać. Wtedy nie będzie co zbierać po tobie. Też bywa tak, że samym wzrokiem paraliżuje, jak stoi na wprost mnie, bo już wie, co go czeka i wie, że dostanie solidny pierdziel, wiedząc, z kim ma do czynienia, stojąc naprzeciwko mnie, bo ja się nie patyczkuję z takim i wie, co go czeka i już mówi sobie, że nie ma szans. Jak bierze takie PvP ze mną, to już czuję w kościach, że tak naprawdę jest już przegrany. Jest też tak, że na samym starcie już przegrywa i nawet uwierzenie w siebie nie pomoże. Nawet jeżeli tak bardzo by tego się chciało, bo nie z myślą o przegranej. Zrobimy EQ i trochę porządzimy, nie Heliksie? Mój drogi Heliksie? Odrodziliśmy się i teraz pokażemy, co potrafimy, jakim do dupy dokopiemy. Jeszcze brakuje tego kluczowego momentu, żeby nasza moc była na tym najwyższym poziomie. Wtedy żadna siła nam nie zagrozi. Jak wjedziemy, to z buta. Na razicho! Drodzy bracia i siostry, bitki będą się pojawiać, to znaczy są już nagrane, tylko trzeba ogarnąć. A z czym to sami zobaczycie i nie uwierzycie? Czym to się? Narko. Drodzy bracia i siostry, bitki będą się pojawiać, to znaczy są już nagrane, tylko trzeba ogarnąć. A z czym to sami zobaczycie i nie uwierzycie?